Siemaneczko mordeczki, z tej strony Banek 192.pl się kłania, a to jest mój pierwszy wywiad, więc zaczynajmy. Kto ciebie inspirował, żeby nagrać na ety? Mnie inspirowali czy youtuberzy. Blowek, kiedyś Minecraft Blowek, Bremu, Remu, Mandzio i Bremu. To byli naprawdę fajni niegdyś youtuberzy. Naprawdę fajni, jak robili tę serię na YouTubie, serię z Minecrafta i Światek 6 i Cytrus. Bombowi, to być po prostu bombowi. Jeżeli mogę dodać trochę moich. Jakie grały swoje pierwsze gry? Moje pierwsze gry to takie platformówki typu Trackmania Forever czy Minecraft. Grałem w Minecraft praktycznie do dzisiaj. Jak widzicie, nowy kanał stworzyłem, więc świadczy coś o tym, że gram. I to jest Aero Draka, się grało w 2012 roku, w dniu premiery się grało. Fajnie się grało na starym ciotkę komputerze, na starym ciotkę komputerze się grało. Trzecie pytanie, od kiedy grasz w Robloxa? W Robloxa gram dość niedawno. W 2016 czy 2017 roku zacząłem grać. Jak Roblox miał w ogóle inne menu. Takie oko czerwone i niebieskie tło na samej górze. Przed renowacją, poza przed tuningiem, o. Czwarte pytanie, czy miałeś w ogóle kiedy Robuxy? W ogóle nie miałem. Może kiedyś będę miał Robuxy. Może kiedyś. Piąte pytanie. Czy grałeś w Keta? I to jakie Keta? Swoje pierwsze Keta to Keta San Andreas. Grałem dość sporo. Może Keta A4 trochę mniej, bo to lagi były trochę i po prostu ale było dobrze. GTA 4 się grało, się fajnie. Później GTA 5 i na tyle się kończy została moja seria z GTA. I nie wiem, czy licząc GTA Vice City i GTA 3 jakieś mody to GTA po takie sfariowane, GTA Ormunia i GTA Arab. Jakoś tak przeszukałem i dostałem. Teraz przechodzimy do czwartego pytania. Jaki jest twój cel na YouTubie? Mój cel na YouTubie to mieć na dwóch kanałach 1000 subów mieć. I wtedy pokażę twarz, ukrywam się. Na 1000 subów pokażę twarz. Więc możecie zasubskrybować mój kanał, w opisie jest. Więc możecie zasubskrybować i pomóc mi dobić wymarzone 1000 subów dobić. Więc piąte pytanie, ile masz lat? Mam 15 lat i z tego się bardzo mocno cieszę. 13 lata, 18 i prawko. Więc szóste pytanie, używasz multikonta? Wiele razy się przyznawałem się na moich live'ach, że używam, tylko dla celów komercyjnych, dla celów. I takich słowiecznych celów, te z multikontami w ogóle nie są do takich słowrokich celów, mi w ogóle mi nie służą, tylko dla celów komercyjnych i zabawowych, prankowych. I tyle, komuś po prostu pomóc. I używam multikont dla promowania mniejszych youtuberów poprzez pisanie dużo komentarzy, pisanie i odpowiadanie na te komentarze, czyli nagle mam 100 komentarzy po 3 multikont, znaczy ze wszystkich multikont napisałem po jednym komentarzu i 3 multikont to te moje 30 odpowiedziałem, więc mam tą smykałkę przecież. Siódme pytanie. Czy mieszkasz w Polsce, czy za granicą? W Polsce, ale za niedługo
Tu za granicę się kochanie stanie długo, po to do roboty. Trzeba pójść, zarobić dużo. To chyba do Norwegii pojadę, bo tam się dużo się zarabia się dużo. Więc ja tam pojadę, będę sprzątaczy będę. Ósme pytanie. Czy masz zwierzę? Mam kota. Miłego, zwariowanego kota. Więc kiedyś, z 6 lat, jak będą vlogi, to może go pokażę, może kiedyś mojego kotka. No, raczej kotkę. Ma już sporo lat, więcej niż ja. Więcej niż rodzice moi mają, ma. Moja kotka lat, czyli na ludzkie ponad 5 dych ma. Moje kotka, więc już w wieku dojrzałem bardzo. Więc taka staruszka trochę się robi. Ale bo nie widzę, że taka zwariowana jest kotka i pełna energii, tylko w te lato się ciała i się pociła. Więc dziewiąte pytanie. Masz rodzeństwo? Czy masz rodzeństwo? Mam. Jedną siostrę. Ma TikToka swojego, więc niedługo. Czy kiedyś pokażę jej TikToki. Jej TikToki są na moim Instagramie. Mój Instagram to mergyhacker. Więc musicie wbijać. 10. pytanie. Czy masz rower? Mam. Mam rower. Trochę duży. Trochę mocniej mi teraz robi mi, więc jest super. I to mam nadzieję, że starczy mi na połowę życia. Zobaczymy, jak z tego co wniknie. 10. pytanie. Trochę krępujące, ale odpowiem. Czy masz dziewczynę? Mam dziewczynę. Ole, mam fajna z niej dziewczyna. I się po prostu się lubimy. No ludzie. Nawzajem się kochamy się nawzajem po prostu. Po prostu jest fajna, ładna i przyjazna jest. 10. pytanie. Znaczy 11. pytanie. Zabam 10 pytań. Więc na mojej liście jest to 11 pytań. 11. pytanie. Masz inne media społecznościowe? Mam. Typu Instagram, Discord. Siostra ma TikToka. Ja tam nie będę miał. Typu też mam Steama, Origina, Rockstara. Mam. I dużo, dużo więcej mam tych kont. Typu na YouTubie. Więc jak chcecie na mojego Discorda, to tu macie mojego Discorda. Macie tu Discorda, macie fajnego. I po prostu wbijajcie. I tylko to ten serwer będzie jakiś dla naszych widzów. Więc to byłoby na tyle. Już długi, długi filmik, ponad 10-minutowy filmik się zrobił. To mam nadzieję, że wam się takie Q&A podobało i nie tylko będzie prawdziwy wywiad z moją twarzą, nie tylko będzie, a to jest bardzo Q&A. I po prostu co mogę powiedzieć widzowie, co mogę. Tam subskrybujcie oba kanały, mój i kanał Extreme, subskrybujcie. I no to widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć, pa pa.